proszę, nie upadek. Słuchajcie, pierwsza prezentacja na otwarcie Traku Freelancer to Aleksander Kuczek. Kiedyś prawnik, później programista, teraz menedżer, człowiek orkiestra. Perfect Web tworzy wtyczki dla WordPressa, dla Joomla też. Nie wstydzą się tego w ogóle, także są tacy w sumie jak my w Gavik Pro połączeni w tej kwestii. I Olek powie wam o tym, jak GPL de facto wpływa na to, jak szablony i wtyczki są dystrybuowane w świecie WordPressa i nie tylko tak naprawdę. Olek, zapraszam. Dzień. Czy wszyscy mają kawę? Okej, mam nadzieję, że tak. Cieszę się, że tak dużo was przybyło. Spodziewałem się po tej sali w niedzielę o 10. Więc to nie, no, na szczęście mam następny slajd, nie jest tak źle. Dobrze, dzisiaj będzie trochę o prawie, trochę o pieniądzach, trochę o naszych brudnych sekretach i trochę o jakby zwykłej handlowej czy kupieckiej uczciwości. Jednak zanim zacznę, chciałbym jeszcze złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim programistom na sali. Jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Programisty, więc brawa dla was i jakby dzięki za cały dobry kod, który tworzycie i cały zły też. Słowo o mnie, tak jak Dziudek powiedział, wykształciłem się jako prawnik, programowałem od małej kości, z zawodu jestem menadżerem, od 7 lat pracuję w Perfect Web. W czasach, kiedy tworzyliśmy strony, zrealizowałem szereg projektów, w tym dla Microsoftu, Kumaka, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju czy Uniwersytetu Jagiellońskiego tu w Krakowie. Nasze pluginy pomogły kilkunastu tysiącom klientów stworzyć ponad 100 tysięcy stron, które warte są jakieś astronomiczne kwoty. Jestem współtwórcą dwóch WordPressowych rozszerzeń, czyli Contact Formą dla WordPressa i Decorations for Occasions, czyli fan pluginu, który nie robi nic pożytecznego poza tym, że jest ładny. No i od czasu do czasu wykładam na WordCampach czy JoomlaDayach i nie wstydzę się tego. Dobrze, to ja krótko powiedziałem o sobie. Teraz chciałbym się minimalnie czegoś dowiedzieć o was. Czy mogliby podnieść rękę ci ludzie, którzy tworzą strony internetowe dla innych? Mamy tu takich? Jej, ura. A czy mamy takich, którzy tworzą rozszerzenia, które następnie oferują innym? Motywy, wtyczki, pluginy? Też mamy. Dobrze. Bo i dla jednych, i dla drugich jest ta dzisiejsza prezentacja. No właśnie, jeżeli mamy mówić o sprzedawaniu, to czy kupowaniu oprogramowania, nie możemy uciec od pewnych kwestii prawnych, więc uporządkujmy je szybko i przejdźmy do tego, co jest naprawdę ciekawe. Tak, to, że WordPress jest open source'em, pewnie wszyscy wiecie. To, że jest dostępny na licencji GPL w wersji 2.0, też wiecie. Że w oficjalnym katalogu rozszerzeń WordPressa można znaleźć tylko wtyczki i motywy, które są na licencji GPL w wersji 2.0 lub późniejszej. To tak dla uporządkowania. Co to w praktyce oznacza, że kod dostępny w katalogu wtyczek czy motywów jest dostępny na tej licencji? To oznacza, że musi spełniać te cztery wolności wynikające z definicji wolnego oprogramowania i to ma ileś tam implikacji. W związku z tym pytanie do was. Jak myślicie, czy patrząc na tą definicję, legalne i zgodne z prawem będzie przesłanie koledze pluginu, który kupiłem u klienta? Kto uważa, że to będzie legalne? Okej. A co myślicie o sytuacji, w której kupiłem szablon dla jednego klienta, po czym pasuje mi w sumie na inną stronę, którą robię dla drugiego klienta, więc chciałbym go użyć tam. Czy to będzie legalne? Kto tak uważa? Ręka do góry. Ale to jest na GPL-u, tak? Wszystko? Tak, wszystko jest na GPL-u. No to tak. I potem... A kto uważa, że pobranie wtyczki z torrenta jest zgodne z prawem? Nie mówię, czy jest mądre. Mówię, czy jest zgodne z prawem. Okej, więc powiem wam, że odpowiedź na wszystkie te pytania jest twierdząca. Wszystkie te zachowania są legalne. Tak, ponieważ to oprogramowanie jest dostępne na wolnej licencji. Co to oznacza? Oznacza, że mamy wolność rozpowszechniania kopii programu. Więc tak naprawdę, bez żadnego problemu w momencie, w którym mam już kopię programu, bez względu na to, czy mam ją w sposób legalny czy nielegalny, mogę ją rozpowszechniać. Jest to w
pełni zgodne z prawem. Akurat nie polecam ściągania tego z torrentów. Myślę, że tu koledzy zajmujący się bezpieczeństwem mogliby na ten temat długo opowiadać, jakie może mieć to implikacje. Z własnego doświadczenia tylko powiem, że kiedyś jedno z naszych rozszerzeń było bardzo popularne na torrentach. Później zaczęliśmy dostawać support tickety związane z tym, że nasze oprogramowanie jest zawirusowane. Okazało się, że to nie była kwestia naszej wersji oprogramowania, tylko wersji, która krążyła sobie po torrentach, do której ktoś dokleił jakiś swój malware i jakby tą drogą próbował infekować witryny. Więc to tak tylko jakby dla jasności. No dobrze. Natomiast to, że oprogramowanie jest wolne, nie znaczy, że jest darmowe. W tym sensie, że tak, mamy wiele swobody związanej z korzystaniem z oprogramowania open source. Jak widzicie, możemy my jako użytkownicy, czy jako twórcy stron internetowych, możemy bardzo wiele z tym kodem zrobić, ale to nie znaczy, że deweloperom, w tym wypadku deweloperom rozszerzeń, nie wolno za to oprogramowanie brać pieniędzy. Nie wolno brać pieniędzy za korzystanie, ale wolno brać za wiele innych rzeczy. Spójrzmy na to teraz na chwilę z perspektywy twórców rozszerzeń. Co wolno i nie wolno, jeżeli chodzi o sprzedawanie motywów i pluginów na licencji GPL? Tak? Wolno pobierać opłaty za pobranie. Wolno pobierać opłaty za support, opłaty za wdrożenie. Nie wolno pobierać opłat za korzystanie opłat licencyjnych. Nie wolno mówić o żadnym rodzaju license fee. I nie wolno uzależniać możliwości update'u od dokonania płatności. To akurat w przypadku WordPressowego, wtyczek na WordPressa praktycznie nie ma zastosowania, natomiast też widziałem taki case. W związku z czym zwykle, kiedy kupujecie jakąś wtyczkę, to tak naprawdę to, za co płacicie, to jest pobranie i support. To są te usługi, czy to są, tak, są te usługi, które kupujecie, tak? Kod jest za darmo. To, co kupujecie, to jest pewna pewność i bezpieczeństwo, że pobraliście to z bezpiecznego źródła. Że na pewno ta wtyczka nie jest gorsza niż ta, którą napisali autorzy pluginu. Nie jest zmodyfikowana. Jakby mamy pewność bezpieczeństwa oraz mamy pewien komfort wsparcia, tak? Wczoraj Kasia ładnie opowiadała o tym, jak wygląda komfort wsparcia po drugiej stronie. Natomiast właśnie mamy dostęp do tych ludzi i możemy z tego korzystać. To jest to, za co tak naprawdę deweloperzy rozszerzeń motywów biorą pieniądze. Są dwa najpopularniejsze modele sprzedaży rozszerzeń i motywów. Albo mamy do czynienia z paczkami i club memberships, tak? Czyli płacimy za dostęp do wszystkiego, co dany deweloper wypuścił, do wszystkich jego produktów przez jakiś tam czas wraz z uaktualnieniami i wsparciem. Drugą popularną opcją jest paid download, gdzie płacimy za dostęp do konkretnego motywu, zwykle z dostępem do aktualnień i wsparciem przez jakiś tam czas. No właśnie, kto kiedykolwiek z Was kupił coś ze swojego WordPressa? Okej, okay. A kto z Was ma jakiś aktywny club membership lub miał kiedykolwiek? Okej, okay. A ktoś kiedyś z Was kupił jakąś paczkę zawierającą więcej niż jeden produkt? Okej. Okay. Czyli znacie te motywy, to dobrze, to będzie nam łatwiej rozmawiać o tym dalej. No właśnie, czy każdy z sposobów sprzedaży tych produktów jest legalny? Otóż odpowiedź jest prosta, tak, jest. Natomiast pytanie, czy każdy z tych modeli jest zgodny z duchem open source? I tu zdecydowanie twierdzę, że nie. Tak, w open source nie chodzi tylko o licencję, nie chodzi tylko o zgodność z literą prawa, chodzi też o pewne nastawienie, o pewien jakby rodzaj myślenia i pewną otwartość, a niektóre z tych sposobów sprzedaży absolutnie jakby wykluczają to. Jak zajrzycie sobie na opensource.com, to znajdziecie tam taki cytat w moim tłumaczeniu tutaj na ekranie. Także open source to nie są tylko licencje, to jest podejście do tak naprawdę całego życia z pewną otwartością, w sposób otwarty na dzielenie się i współpracę w przejrzysty sposób. I to, co jakby dzisiaj chciałem Wam przekazać jako takeaway z tego szkolenia, czy tej prezentacji, to jest właśnie to, że nie, o ile każdy z tych modeli jest legalny, to nie każdy z tych modeli moim zdaniem jest fair. Teraz zobaczmy, co takiego niezgodnego z duchem open source, moim zdaniem, robią deweloperzy rozszerzenia motywów.
Przede wszystkim pierwszym głównym grzechem z tej listy są oczywiście darmowe rozszerzenia, które nic nie potrafią. Tak? Dema. Tak naprawdę. Instalujesz coś z katalogu pluginów, wchodzisz, nic się z tym nie da zrobić. Czerwone proświecą od góry do dołu, bez kupienia wersji pełnej nic nie zrobisz. Drugim bardzo powszechnym jest ukrywanie faktu, że te dane rozszerzenie jest, że można z niego korzystać za darmo. Tak, ile razy na stronach internetowych widzimy napis, że to jest license fee, czyli że ktoś próbuje nam twierdzić, że musi zapłacić za korzystanie z tego, podczas gdy w istocie co najwyżej może zapłacić za download lub za support. Bundle Club Membership. Punkt trzeci, tak? Chcesz jednej konkretnej rzeczy, musisz kupić wszystko, bo nie ma innej opcji sprzedaży. Konieczność kupowania downloadu z supportem. Albo, kiedy po jakimś czasie zdecyduje się na support, konieczność zapłacenia za download jeszcze raz tylko dlatego. Udostępnienie niektórych plików na zamkniętych licencjach. Tu zwłaszcza twórcy szablonów i motywów brylowali w tym przez jakiś czas. Chociaż ostatnio tutaj bardzo mocno drużyna WordPressa próbuje z tym walczyć. Pojawił się ostatnio post na oficjalnym blogu WordPressa z informacją, że będą usuwać z repozytorium we wszelkich przypadkach, kiedy znajdą coś takiego, tak? Więc nie ma już tego motywu, który dawniej funkcjonował, że część plików w szablonie udostępniało się na licencji open source, a część na jakiejś komercyjnej. No i oczywiście ostatnim na tej liście jest udostępnianie płatnych wersji naszych motywów, płatnych wersji rozszerzeń na zamkniętych licencjach. Czyli to, co jest na WordPress.org, darmowa wersja jest na GPL-u, bo musi być, żeby ona tam była, tak? Po czym jak już nacieszymy się jakby marketingowymi korzyściami z obecności w tym kanale, no to wersję Pro sprzedajemy już na jakiejś zamkniętej licencji, którą sobie skroiliśmy tak, żeby nic nie było z nią można zrobić. Składając to do jednego sformułowania, tak? Deweloperzy, jedno proste przekazanie miłości, tak? Nie próbujcie przechytrzać swoich klientów. Naprawdę ma duży sens zmiana swojego podejścia na dużo bardziej uczciwe. I powiem tak, znam to z własnego doświadczenia, bo my też mamy coś na sumieniu. Tak? My też nie byliśmy święci, my popełniliśmy wszystkie tak naprawdę te grzechy z góry na dół tej listy. Popatrzcie na kilka przykładów. Nie chciałem żadnym pokazywać tego samego na stronach konkurencji, więc wziąłem nasze archiwalne ujęcie. To jest nasza strona sprzed jakiegoś czasu. Akurat dżunglowe rozszerzenie nie było. Spójrzcie na te boksy, tak? Tu nigdzie nie jest napisane, że jest to opłata za korzystanie, ale większość ludzi, kiedy patrzy na to i widzi, że to jest one domain with support, to jest przekonanym tak naprawdę, że po lewej stronie mamy licencję jednodomenową, a po prawej stronie mamy licencję wielodomenową. W istocie nic bardziej mylnego, tak? To ograniczenie w ilości domen dotyczy tylko i wyłącznie wsparcia, ale jest napisane w taki sposób, że 9 na 10 osób jest przekonanych, że takie jest rozróżnienie. To jest właśnie to, co chciałem wam pokazać. Kolejny przykład. Nasze rozszerzenie dla WordPressa w wersji 1.0. Też grzechy młodości. Z góry na dół cała lista pól, wszystko pro, tak? Niczego tak naprawdę nie można używać, poza kilkoma najbardziej podstawowymi polami. To tak naprawdę nie jest wersja, z którą można cokolwiek zrobić. To jest wersja, która jest, to jest demo, tak? To nie jest w ogóle darmowa wersja. I takich przykładów można by mnożyć. Mówię, nie chcę tutaj dzisiaj wyciągać z ujęć innych produktów konkurencyjnych, zwłaszcza, że nie daj Boże, jeszcze ktoś z ich autorów byłby obecny na sali. Ale mam nadzieję, że to wam obrazuje to, co chcę pokazać. No i właśnie, jakby doświadczenia z tego doprowadziły nas, u nas w Perfect Web, do tego, że sformułowaliśmy draft czegoś, co nazywamy Open Source Fair Pricing Manifesto. Czyli pewnego zbioru zasad, którym powinien kierować się deweloper rozszerzeń czy motywów, tak żeby oferować swoje produkty fair, w sposób uczciwy i przejrzysty. Przede wszystkim nie wciskaj software'u na siłę. Nie każ nikomu kupować tego, czego nie potrzebuje lub nie chce. O, straciliśmy łączność. Być może któremuś deweloperowi jednak nie podoba się
ta opcja. OK, jesteśmy z powrotem. No właśnie, darmowe wersje powinny być użyteczne. Mogą wymagać pewnej większych kompetencji, tak? Bo wersja pro może polegać na tym, że dajemy ci na talerzu to, czego nie musisz, co w wersji darmowej musiałbyś trochę wyrzeźbić samodzielnie, tak? Dajemy ci, nie wiem, gotowe reguły walidacji pól na numer telefonu i e-mail, tak? W przypadku formularza kontaktowego, które w innym przypadku musisz sobie sam wyrzeźbić. Ale wciąż wyrzeźbienie tego powinno być możliwe. I to nie poprzez przebudowę całego kodu, całej wtyczki. Dalej. Nie okłamuj swojego użytkownika. Jeżeli bierzesz opłatę za pobranie, przyznaj, że korzystanie z software'u jest darmowe. Nie ukrywaj tego. Oferuj pobranie i wsparcie niezależnie od siebie. To jest chyba najczęściej nierealizowany postulat. Większość deweloperów rozszerzeń sprzedaje, czy motywów sprzedaje download i support w jednej paczce. Tak, spora część z Was jest deweloperami, którzy w zupełności poradziliby sobie z naszym formularzem kontaktowym bez naszego wsparcia. W związku z czym, czemu musicie za nie płacić? Czemu nie możecie tylko skorzystać z downloadu, a wtedy, kiedy uznacie, że support jest Wam potrzebny, dokupić sobie support? To jest jeden z naszych kluczowych postulatów. No i bundles i club membership. One są OK. Często bardziej opłaca się kupić 17 pluginów zamiast 3, które potrzebuje, bo cena jest lepsza. Ale wciąż każdy pojedynczy element bundla, czy też club membership powinien być dostępny na indywidualnych zasadach. On może być droższy, oczywiście. Więc powinien być możliwy do pobrania i do zapłacenia niezależnie od siebie. To jest nasz draft i to jest coś, co my zaczęliśmy wdrażać w życie. To znaczy, mieliśmy dość tego poczucia, kiedy spotykamy naszych klientów na takich eventach jak ten i czujemy się jakoś winni. Znaczy, nikt nam nie mówi w twarzy, że ich oszukujemy, ale my to czujemy, tak? Czujemy to, że tak naprawdę w jakiś sposób próbujemy was przechytrzyć, czy próbowaliśmy. Także szukamy sposobu, żeby wcisnąć wam więcej niż chcecie, w taki sposób, żebyście się nie zorientowali, tak? I dlatego doszliśmy do wniosku, że jakby nic nie jest warte takiego podejścia, że trzeba spróbować to zmienić. Zmieniliśmy to kilka miesięcy temu, przebudowaliśmy zupełnie nasz system sprzedaży, tak żeby był zgodny z tymi zasadami. Popatrzcie, jak to wygląda, to screen z naszego koszyka. W tej chwili macie jedną opłatę za pobranie. Tylko i wyłącznie. Natomiast dostęp do supportu i update'ów zależy wyłącznie od ciebie. Chcesz, dokup sobie. Nie chcesz, nie dokupuj sobie. Masz pełną swobodę w momencie podejmowania decyzji i w każdym następnym momencie. Jeżeli wrócisz do nas za 2 tygodnie, bo jednak uznasz, że to było zbyt skomplikowane, tak? Że jednak wcale nie spisaliśmy się i nasz kod nie jest tak przejrzysty, albo nasze tooltipy przy polach nie są wystarczająco jasne i potrzebujesz wsparcia, możesz przyjść i dokupić samo wsparcie. Od ciebie zależy. Możesz je w każdej chwili anulować. Masz pełną swobodę. I wiecie co? I okazało się, że to podejście spowodowało znaczący wzrost naszej sprzedaży. Więc nie tylko jesteśmy fair wobec społeczności, nie tylko nasze zasady są jasne i przejrzyste, ale również można na tym zarobić. Dlatego dzisiaj chciałem zaprosić was wszystkich do tego, żeby zmienić sposób, w jaki sprzedajecie rozszerzenia, a ci, którzy je kupują, żeby kupować rozszerzenia tam, gdzie sprzedają je w sposób uczciwy. Mam nadzieję, że tych miejsc będzie coraz więcej. W związku z tym chciałbym was zaprosić do jakby współuczestniczenia w tym. Tak, do tego, żebyście na swoich WordUpach proponowali tą ideę, tak? Propagowali wśród twórców rozszerzeń sprzedawanie rozszerzeń w sposób fair, w sposób uczciwy, przejrzysty dla użytkownika, zwłaszcza, że jest to również korzystne dla deweloperów rozszerzeń. Na pewno będzie korzystne dla tych, którzy zrobią to jako pierwsi, tak? Będziesz lepiej być na fali, niż zostać nią przykrytym. Oczywiście chciałbym też dotrzeć tą drogą do obecnych na stałe deweloperów rozszerzeń, tak? Skłonić was do tego, żebyście weszli na inny model sprzedaży, żebyście zaczęli dzielić elementy, które oferujecie i oferować je pojedynczo, żebyście pozwolili ludziom dokonać wyboru.
to nie zawsze znaczy, musicie skomplikować wasz produkt, czy skomplikować wasz pricing, ale możecie to zrobić tak, żeby nikt nie musiał płacić za to, czego nie potrzebuje. Żeby nikt, kiedy przyjrzy się bliżej temu, co oferujecie, nie czuł się oszukany. I co jeszcze? No, chciałbym was zachęcić do głosowania portfelem. Tak, w momencie, w którym będziecie mieć do wyboru dwa alternatywne rozwiązania, często tak jest, tak, WordPress, na WordPressie jest ponad 45 tysięcy wtyczek, które tak naprawdę bardzo się nie różnią, ale jedno oferuje wam bardziej uczciwy sposób komunikacji, czy bardziej uczciwy sposób sprzedaży, to wybierania tych rozszerzeń. Tak, nie mówię tu koniecznie o naszych rozszerzeniach, bo ich akurat dużo na rynku WordPressa nie ma, ale na wszystkich innych polach, bo już dziś są deweloperzy, którzy sprzedają rozszerzenia w sposób uczciwy i uważam, że do tych deweloperów należy popierać, doceniać i to ich należy wspierać naszymi pieniędzmi. Czy są jakieś pytania? Ktoś coś? Ręczka do góry? Chyba Olek wyczerpałeś temat. Okej. Okay. Albo chcą kawy. Tak. Siema prezentacja. Jedna z najlepszych. Dzięki wielkie. Takie pytanie. Macie może statystyki, bo powiedziałeś, że część ludzi nie potrzebuje supportu. Mhm. Zgadzam się z tym. Macie może jakieś statystyki, jak to mniej więcej wygląda, ile osób faktycznie kupiło produkt i tego na supportcie nie zadało nikt żadnego pytania? No więc przed wprowadzeniem tego systemu, kiedy wszystkim wciskaliśmy support w cenie, mówiliśmy, nie masz wyjścia, nawet jak jesteś dziutkiem, to musisz mieć nasz support, to wyglądało to mniej więcej tak, że na 10 kupionych produktów generowało mniej więcej 2-3 godziny pracy osób supportowych. Taka była relacja. Natomiast po wprowadzeniu nowych zasad rzeczywiście ilość supportów w pierwszej chwili bardzo spadła. To znaczy relatywnie niedużo osób kupuje naraz rozszerzenie z supportem. Większość osób idzie jednak po wariancie najtańsza cena. I to nawet jeżeli mówimy o ludziach z jakby zamożnych kontynentów, też to tak działa. Natomiast zaobserwowaliśmy również spory powrót do supportu po mniej więcej 2-3 dniach. Że bardzo dużo osób wraca i dokupuje support właśnie po tym, jak popróbuje i to jest mniej więcej na poziomie 20-30% zakupów. Tyle supportów do nas wraca po pierwotnym zakupie bez supportu. I to mogę ujawnić, powiedzmy, może nikt mnie nie zje za ujawnienie naszych tajnych samych. Dziękuję. Proszę. Ktoś jeszcze? Czy sprawa wygląda tak samo w postaci rozszerzeń, jak i szablonów w takich giełdach, jak na przykład Team Forest? Zdarza mi się korzystać gdzieś na szybko, żeby kupić szablon. Dokładnie tak to wygląda, są dwa podstawowe warianty, tak? Jedna domena i wersja Pro. Więc jeżeli chodzi o Team Forest, to tam z tego co pamiętam mamy pewną swobodę wyboru licencji i większość z nich nie jest oferowana na licencji GPL. W związku z czym tutaj nie będzie, wtedy będziemy rzeczywiście mieli do czynienia z płatnością za korzystanie. Jakby nie chcę was bardzo zachęcać do wczytywania się w licencję, bo nawet ja nie jestem w stanie przez to przebrnąć mimo 5 lat nudnych studiów. Ale sprawdzenie sobie, czy to jest licencja typu open source, czy innego rodzaju, zwykle jest czymś, co jest w zakresie możliwości każdego programisty, czy nawet jakby script usera, więc do tego zapraszam. Zobaczcie, czy to jest GPL, czy nie GPL. Jak jest GPL, to wiecie, że wszystkie te zasady, które tu dzisiaj pokazałem, mają zastosowanie i możecie tak działać. Kiedy jest to coś innego, to najprawdopodobniej jest to coś innego po to, żeby nie mogły mieć zastosowania. Mogę jeszcze wtrącić się koło Team Forestu. Generalnie z Team Forestem jest taka, moim zdaniem, bardzo nieelegancka sytuacja, ponieważ żeby w ogóle móc sprzedawać pozycję na licencji 100% GPL, trzeba włączyć jakąś magiczną opcję gdzieś tam, że tak to ujmę. I dopiero wtedy w ogóle opcja zmiany subskrypcji z flat license na GPL się pojawia. I to jest bardzo nieintuicyjne i ostatnio na repozytorium motywów WordPressowych była taka mała aferka, bo zaczęło się pisanie do autorów darmowych motywów, że mają na Team Forestie motywy, które nie są na GPL.
co jest niezgodne de facto z wytycznymi repozytorium. Ale większość ludzi po prostu nie wiedziała, że te motywy nie są na GPL-u, bo była taka cała afera Automatic, Team Forest, a w zasadzie Envato, gdzie no, był spór i po tym jak właśnie WooTeams wszedł na Team Forest, było to spowodowane tym, że wprowadzili tą opcję 100% GPL. Ale ogólnie jest to takie dosyć zawiłe, bo nawet ostatnio jedną osobę, nie będę pokazywał palcem, pouczałem, że lepiej to zrobić, bo to może w centrali się wygląda. No dobrze, swoją drogą pamiętajmy cały czas o tym, że z punktu widzenia prawa, bo jakby kwestii regulaminu Team Foresta to jest inna sprawa, możemy mieć taką sytuację, że mamy coś dostępnego za darmo na repozytorium WordPressa, a na Team Forestie bierzemy za to pieniądze. Bierzemy je znowu za pobranie. Albo za, nie wiem, świadczony support. Nie możemy brać pieniędzy za korzystanie oczywiście, ale w pozostałym zakresie jest OK. Jeszcze taka mała ciekawostka mi się teraz przypomniała. Jak już będziecie wybierali kiedykolwiek GPL-a dla swojego projektu, to weźcie GPL-a w wersji trzeciej. Bo nie będziecie mieli na przykład problemów z oprogramowaniem na licencji Apache. Generalnie w GPL-u drugim nie możecie dołączyć do swojego na przykład motywu kodu na licencji Apache, bo one są niezgodne ze sobą, ale GPL w wersji trzeciej jest kompatybilny z licencją Apache. To jest słuszna uwaga. A żeby było jeszcze śmieszniej, w Apache nie możecie kodu z GPL-a wrzucić, bo to jest tylko jednokierunkowo kompatybilne. Tak, dobrze. GPL-V3 jest zawsze lepszym rozwiązaniem, natomiast ponieważ WordPress na GPL-V2, to o tym dzisiaj wspomniałem, ale tak, ciudek jak zwykle, rację. Lubię ten temat. Okej, okay. Wszystko? No dobrze, to chwila przerwy i będziemy mieli następną prezentację.